Czy możesz mi opisać zdarzenie, jakiego była świadkiem w dniu 27 grudnia 2013 roku? Tak, oczywiście. 27 grudnia, około godziny 22:40-41, pochylałam się, żeby zgasić choinkę, przygotowywałam się do snu. W momencie, kiedy się podniosłam, z przyzwyczajenia spojrzałam przez okno. Zobaczyłam z domu po prawej stronie, z białego domu z brązowym dachem, zobaczyłam wyłaniający się kształt, snop światła, koloru pomarańczowo-złocistego, bardzo powoli przemieszczający się na lewo w stronę latarni. Ta kula światła, ten okrąg światła, bo ciężko mi teraz w tym momencie przypomnieć sobie, jaki to dokładnie miało kształt, czy było to regularne, czy nie, pulsowało i wysyłało takiego różnego rodzaju promienie, różnej wielkości, różnej długości, cały czas jednak w tym kolorze pomarańczowo-złotym. W różną stronę, w zasadzie do góry, do dołu, w bok, do przodu. A te promienie, one dochodziły do ziemi, rozświetlały najbliższe otoczenie? Nie, one się w pewnym momencie urywały i w ogóle nie rzucały światła na otoczenie, naokoło. To było bardzo dziwne. Z początku wziąłem to za latarnię, ale w krótkiej chwili zastanawiałam się, no przecież latarnia się nie przesuwa. Tak, a to było większe od latarni? To było zdecydowanie większe od latarni, zdecydowanie większe. Tak, mamy tutaj na tym pomarańczowym domu. Takie okienko, prawda? Tak, to było półtora tego okna. Półtora tego okna. Taka wielkość kątowa była. Tak. I ta latarnia tak jakby w pewnym, jakby przygasła, jakby została otoczona czymś. Ona rzucała światło, ja to światło odbierałam, widziałam, natomiast nie przestała rzucać to światło na otoczenie. Wszędzie zapanowała taka dziwna, nieprzenikniona ciemność. Wszystko dookoła było wręcz czarne. To było strasznie, strasznie dziwne, strasznie wywołujące niepokój. Równocześnie jak zaczęłam obserwować ten obiekt, poczułam straszny strach. Taki nieracjonalny, straszny, paraliżujący wręcz strach. Jedyne co pomyślałam, to żeby zawołać mamę, żeby zobaczyła, podeszła, zobaczyła co to jest, bo nie wiem, może mnie jednak zmysły mylą, ale zawołałam mamę, ale nawet nie chciałam wziąć lornetki, żeby się temu przyjrzeć. Tak strasznie się czegoś bałam. Nie wiem czemu, to było zupełnie nieirracjonalne, nawet nie myślałam o tym. I w chwili, kiedy zawołałam mamę, to było mniej więcej prawie na początku tego domu z pomarańczowym dachem. Prawie na początku. I wtedy, ja to cały czas obstałam, później koło mamy i obserwowałam, natomiast ona już wtedy przejęła lornetkę i przejęła obserwację i zaczęła mi opisywać, To co widzi. I to rozumiem, potem sobie odleciało, tak żeśmy tutaj tak, potem w kierunku... Trwało całe jakieś 5 minut trwała ta obserwacja i odleciało sobie w kierunku za ten dom tutaj kremowy, i potem poleciało w stronę łańcucha. Najpewniej w stronę łańcucha. Pani obserwowała ten sam obiekt, zjawisko, ale już przez lornetkę, prawda? Może przedstawić swoją wersję zdarzeń, relacji, jak to pani odebrała? Podbiegłam do okna, wzięłam lornetkę, nie patrzyłam na obiekt normalnie, tylko obserwowałam go cały czas przez lornetkę i powiedziałam do córki, że wygląda to jak parasol bez rączki. To był obiekt, który się żarzył takimi właśnie światłami bardzo... bardzo jasnymi, pomarańczowo-żółtymi i gdzieniegdzie były światła czerwone i zielone. Leciał prosto, potem bardzo powoli się przesuwał, potem się przechylił, także widziałam spód tego, również rozżarzony światłami i później znowu się wyprostował, przeleciał troszeczkę, przechylił się z powrotem, znowu się wyprostował i popłynął tam za ten właśnie dom, który widać tym szary taki, biały, tak? Kremowy, szary. A pani opisała mi tutaj wcześniej, że tych świateł na powierzchni tego obiektu, zjawiska było bardzo dużo, bardzo wiele, prawda? On tak jakby był cały w tych światłach. Tak to wyglądało. Jakby było światło przy świetle, przynajmniej ja to tak widziałam. No, trudno mi powiedzieć, czy on był cały, czy to było jedno światło. Ja odbieram jako punkty świetlne. I te punkty pulsowały? Pulsowały. Te punkty pulsowały. Światło było rażące? Nie, światło było takie no, przyjemne dla oka, bym powiedziała. Nie rażące. I właśnie też to mi się rzuciło w oczy, że ten dom, który
tutaj widać ten jasny, tam jest latarnia. I ja tego domu w ogóle nie widziałam, normalnie go widać. Widać fronton tego domu, wtedy go nie było widać, było widać tylko to coś, takie rozżarzone światłami, a naokoło wszędzie panowała ciemność właśnie. I latarnie były właśnie tak jak córka powiedziała, to latarnie były takie, no to były latarnie, które się świeciły, ale które nie rzucały światła. Aha, ale one nie gasły, nie przerywały? Nie gasły, nie przerywały, to tak jakby ktoś przytłumił po prostu to światło latarni. To stop jakby taki, który pochłonął, jakby pochłonął to światło i ono już nie było takie jaskrawe, jasne, tylko było takie, takie, no przytłumione po prostu było to światło, nie rzucające tych a najbliższa, bo rozumiem, że to się zjawisko poruszało się tam za domem jakieś jeszcze kilkanaście metrów. Jeszcze to było widać między tym jasnym domem, a tym czerwonym dachem, tam z tyłu. I to też bardzo wolno. I potem nagle tak jakby się zaczęło oddalać tam w kierunku właśnie w głąb łańcuch, Krasne. No trudno mi powiedzieć, bo dalej już nie widziałyśmy, nie obserwowałyśmy w każdym razie. Widać było, że to się oddala.